Cześć, witam Was w kolejnym filmie na makiecie. No, znacie pewnie ten film, Warszawski węzeł kolejowy w 1991 roku. Tutaj akurat w poście pana Ryszarda Buduszka, ale to już w wielu miejscach, wiele osób gdzieś tam podawało sobie ten link, dostawałem na WhatsAppa, co najmniej w dwóch miejscach na forum widziałem, jeśli nie więcej, na pewno też po YouTubie chodzi znać. Człowiek ogląda i łezka się wokół kręci. Ja tutaj już kawałek przewinąłem, po raz kolejny to oglądałem. Dominują tu, nie można powiedzieć dominują. Są tu po prostu pociągi z 1991 roku, gdzieś sfotografowane na terenie Warszawy, i to na terenie Warszawy, w której, w tych terenach, w których ja mieszkałem, na przykład tu ten moment, to jest Warszawa Włochy, filmowane gdzieś z przystanku przy parku. Zdecydowanie tu widać jakiś tam parkan jeszcze, o, to już jest w innym miejscu, ale tam to było Warszawa Włochy, w innej tutaj scenie też ta Warszawa Włochy, tu właśnie znowu, i czy to jest ta scena, widać też charakterystyczne wiaty na dworcu, tu nie, tu jakieś inne miejsce. Niektórzy z Was pewnie rozpoznają. No, fajnie się patrzy na filmy z tamtych czasów, łezka się wokół kręci, także tutaj chyba może być ochota. Tak, zdecydowanie. Łezka się wokół kręci na widoki choćby takiego pociągu N94 WKD z żółtym czołem. Kompletnie nie kojarzę, choć na pewno widziałem, musiałem widzieć te pociągi. Zobaczcie, że te czoła były tylko na... Żółte czoła były tylko na... A, tutaj to chyba nie ma nawet na tym namalowane. Dobra, weźmy jeszcze kawałeczek dalej, choćby tutaj, to też jest z ochoty. Siódemka 303E z żółtym czołem i proszę bardzo, całkiem fajny skład. Tu wagon z przedziałem bagażowym albo bagażowy jechał. Nie jestem na tyle biegły, żeby po ilości drzwi rozróżniać, który jest który. No i tutaj dwójeczki i tak dalej. Szkoda, że ujęcia są takie krótkie, nie pokazują całego składu, tylko przejeżdżającą lokomotywę, tak jakbym ja to kręcił i to we wczesnym stadium. Tutaj nowocześniejsze wagony Gyrlic prosto z fabryki drugiej klasy, dalej pierwszej klasy w malowaniu oliwkowo-kremowym, tu dalej te Gyrlice, to zdecydowanie pociąg kwalifikowany, bardzo ciekawy jakiś wagon, nie wiem co to był, jak restauracyjny wyglądał, jak nie polski, z jakimś dodatkowym paskiem. Tu też interesujący pociąg ZT-22, wagon pocztowy, chyba czeski, chyba mi się wydaje, że to są czechosłowackie, bo zupełnie inna barwa, nie oliwka, tylko taka ciemna zieleń, zwróćcie uwagę, no i jest tu na co na tym filmie popatrzeć. O, tu, cóż to za stacja będzie, czy to Warszawa Włochy? Chyba nie, chyba akurat nie, chyba jakaś inna. Nie, zdecydowanie inna. No ale też bardzo dużo składów zestawionych z wagonów już z kremowym pasem i jeszcze oliwkowym, jeszcze nie zielono-kremowych czy czerwono-kremowych. Kolejny pociąg. I tak można to oglądać bez końca. Zachciało mi się coś takiego zestawić. Wagonów oliwkowo-kremowych modeli seryjnych nie ma. Nawet jednej sztuki, nawet jedna sztuka do tej pory nie została wydana, obojętnie jakiego typu. Jedną, jedyną rzecz, którą posiadam, to częściowo pół wagonu oliwkowo-kremowe, pół oliwkowego. Jest to edycja specjalna dla klubu H0 i 120A wagonu, czyli, przepraszam, nie 120A, tylko ryflaka popularnego. Nie Bonanzy, tylko ryflaka. Edycja specjalna wagonu Robo, gdzieś tam kilkanaście sztuk było wykonane, czy coś, kiedyś pokazywałem to. Ale takich tu pierwszej czy drugiej klasy absolutnie jeszcze nikt nie wydał. Myślę, że to jest kwestia czasu, już niedługo.
No i rusza sobie ten pociąg i tak możemy to oglądać bez końca. O, tutaj mamy jedne takie, drugie takie, spójrzmy jeszcze na to. I zachciało mi się tak naprawdę zrobić coś na makiecie z tamtych lat i nie mówię tu o OM57, to jest Warszawa Zachodnia 100%. O, już się przeraziłem, że koniec filmu. Tu EU06, zobaczcie też. Nie, EU07. Też pięknie wyglądające. To są chyba Warszawa. To jest Warszawa Włochy. Nie, nie jest Warszawa Włochy, bo takiego wjazdu do tunelu nie ma. No i tak można zgadywać, można starać się rozpoznawać po zaledwie ułamkach, fragmentach scen. Pytanie, czy autor tego filmu ma dłuższe nagrania, czy po prostu też, po prostu tylko nagrywał wtedy przejazdy lokomotyw, czy ma dłuższe nagrania. No, jest na co popatrzeć. Jest naprawdę na co popatrzeć i w tym wstępie chciałoby się obejrzeć cały film od deski do deski, te kilkanaście minut. To chyba jest Warszawa Ochota, wyjazd z tunelu, więc i tamten film też musiał tak być. Zresztą ze 3, może 4 lata temu też w tamtym miejscu stanąłem i nagrywałem parę scen do filmu Przy torach. Jeszcze spójrzmy przez moment na to. To też przyjdzie czas kiedyś na takie filmy. Proszę bardzo. No i to, gdyby się ten jeden wagon pojawił tutaj pierwszej klasy oliwkowo-kremowy, to można by było zrobić prawie od ręki. No ale jeszcze nie teraz. Póki co pokazuję Wam ten film, ale już zmierzam powoli do celu. Cóż takiego będzie dalej w filmie? Tu jeszcze starałem się szukać czegoś po 1991 roku i trafiłem w końcu na stronę zestawienia składów pociągów ekspresowych. Zachciało mi się uruchomić, puścić oliwki po makiecie i tak sobie wymyśliłem, że z EP08. Stąd tutaj troszeczkę takich składów znajdziemy, spokojnie można poszukać w pociągach ekspresowych, czyli no będzie to wagon ekspresowy, przy czym no tu jak już coś znajdę, EP08 ma prowadzić wagony z prędkością 160 km, zdolne jechać z prędkością 160 km na godzinę. No i pytanie zasadnicze, czy są to wagony zwykłe Y, czy nie, no można przeglądać. Ja nie jestem na tyle biegły w odczytywaniu tutaj tego wszystkiego i w odkrywaniu tajników, a sam po prostu nie pamiętam, nie pracowałem na kolei, wtedy mnie to interesowało tyle co nic, ale powiedzmy tu EP08 może poprowadzić. I mamy dwie dwójki, dwie jedynki, wagon restauracyjny, dwie dwójki, dwie jedynki, dalej jakieś dodatkowe. Mam nadzieję, że to mogłyby być właśnie polskie Y, zresztą trzeba będzie zobaczyć zaraz dopuszczoną prędkość. I sobie właśnie szybciutko spojrzałem modele, uspokoiłem się. W tamtych czasach jeszcze te wagony nie były jakieś rozklekotane, ze zdegradowaną prędkością, tylko rzeczywiście to 160 km na godzinę w trafarecie było na początku lat 90., więc uspokojony. Wiem, że mogę ten skład zestawić z Y-ków, z oliwkowych Y-ków. No i tym sposobem już chyba się troszeczkę określiłem we wstępie, cóż to takiego będzie. Chcę pogonić na swojej makiecie ten w sumie stosunkowo niewielką grupkę wagonów Y-ków w malowaniu oliwkowym dwóch, trzech producentów z EP08 firmy Pico. Dokładnie to, nie będzie to odwzorowanie konkretnego składu, nie zgadzałoby się choćby na przykład tutaj stacje początkowe, Warszawa Wschodnia, to wagonownia, tak jak tu widzimy, Warszawa Grochów, wszystko to, co by jechało gdzieś w kierunku wschodnim, możemy coś tam sobie zobaczyć.
To będzie na przykład, o tutaj jest jakiś hełm, to w ogóle coś innego, ale jakby coś tam jechało na wschód, no to byłyby szczęśliwice. No i tak się składa, że mamy z tych dwóch wagonowni, te wagony już pominiemy, to z której do końca, najważniejsze, że oliwki są, to zaraz, co tu dużo mówić, już je zestawię. Pokażę Wam, które modele wybrałem i postaramy się je ustawić na makiecie i uruchomić pociąg. Sterta pudełek już tu stoi, modele czekają na rozpakowanie. Jak widzicie, lokomotywa jest już rozpakowana. Z nią potrzebowałem chwilę czasu. Miałem jakiś zwykły dekoder jazdy i stwierdziłem, że chyba nie ma lepszej okazji, jak wyjąć tamten dekoder jazdy, żeby go móc użyć w jakiejkolwiek innej lokomotywie, a tu wstawić jeszcze kolejny z posiadanych przeze mnie dekoderów wolnych, dekoderów dźwiękowych Railbox. Tym bardziej, że on na pierwszej pozycji, więc po prostu wkładamy i nic więcej nie robimy. Od razu ma schemat dźwiękowy do lokomotywy EP08, stąd no, po prostu no, musi tu być i już go włożyłem. Szybkie włożenie, nie filmowałem tego już, ale i przylutowanie kondensatora do płytki zgodnie z instrukcją po to, żeby nie to, żeby było zasilanie po zdjęciu lokomotywy z toru, tylko przy przejeździe, przy nierównościach i tak dalej, żeby dekoder nie tracił zasilania, umówmy się, to temu służy tutaj. W przypadku dekodera on najwyraźniej potrzebuje nieco prądu. No to tak. Pojechać, lokomotywa pojedzie, włączymy światła, włączymy dźwięki. Włączymy dźwięki. Czy lokomotywa mnie słyszy? F4 nie działa. F1, dobra, ok. Dźwięki włączone. Wydawało mi się, że pod F4, ale to może tak było zrobione dla Vectrona. Niedawno się z tym bawiłem, w nowym schemacie dźwięków. Stąd lokomotywa dostosowana, mogę podczepić wagony. Jak te wagony podczepić? Zacząłbym od wagonów tutaj Robo. No, część jest z szarym dachem, część jest z oliwkowym, więc trochę mieszanin będziemy mieli. Pico zrobiło tak, coś co było rzadkie pewnie. Robo zrobiło tak, jak to było typowe. To jest zestaw do Ostwesta, ale tu nie przyjmujemy się tym, tylko po prostu używamy te wagony. A ja na początek wstawię sobie wagon ten właśnie bagażowy DS. Czyli tam na filmie mieliśmy jedną parę drzwi, zauważyłem, był wagon osobowy z przedziałem bagażowym. No i dobra, i wszystko po kolei, a nie, sprzęgi mamy, nie muszę sprzęgów zakładać, stąd po prostu mogę to sobie ustawiać zaraz na makiecie. I od razu wagony świecą, tu chyba nie ma tej magicznej różdżki, bo bym z chęcią je wyłączył, nie ma pewnie dekoderów, wyłączyłbym to świecenie z bardzo prostej przyczyny, no z takiej, że wagony Pico mam nieoświetlone. Ale dobra, co dalej? Kuszetkę może chwilę zostawimy, wagonu drugiej klasy nie mam. Tu będę miał może dwa wagony rokowskie i te bym na początek ustawił. O, proszę bardzo, tak one wyglądają, wydane już wieki temu, można by było powiedzieć. Naprawdę stosunkowo dawno. Tu będę musiał zmienić sprzęgi, są śledzie. W zasadzie, o, widzicie, trzeba na takie rzeczy uważać. Przy wyciąganiu sprzęgu gdzieś zaczepiłem o zderzak, wyskoczył, na szczęście zauważyłem to i szybciutko włożę z powrotem. Jest już na swoim miejscu. Musiałbym zmieniać we wszystkich te sprzęgi zwyczajnie. Nie mam na to najmniejszej ochoty w tym momencie i założę to tak, jak jest. Proszę bardzo, jeden, drugi. Pamiętam, któryś z tych wagonów Roko był nawet oświetlony. Zapewne
Zapewne nie ten, może to oświetlenie, nie ten, może to oświetlenie nawet w tamtym, co było oświetlone, nie działać, ale to było takiego starego typu jeszcze z żarówką. Tu coś. Może te dźwięki wyłączymy. A lokomotywa coś tam sobie skrzyczała. Ale zanim przejadę, to znowu muszę takich rzeczy pilnować. O czymś wam opowiadam. Na szczęście wzrok się spojrzał i zauważyłem potencjalny problem. Od razu powiem, pantografu nie podniosę. Po ostatnich jakichś zawirowaniach z siecią nie porobiłem tego, to przyjdzie na to czas w zimę, na znowu ustabilizowanie tej sieci, podklejenie jej i tyle. Teraz w lato nie mam czasu, zostaje to tak jak jest, na szczęście w całości, ale raczej nic mi tu pod drutem dzisiaj nie pojedzie. Dobra, kolejny bałcen firmy Roco. Już szybciutko ustawiam, znowu będę musiał zmienić sprzęgi. Tak, to w tym było zamontowane oświetlenie przez poprzedniego właściciela. Ja je kupiłem naprawdę wieki temu, te wagony. Gdzieś spokojnie 8 lat temu. Jak nie 9, może 9 lat temu. Od kogoś i tyle. I od tamtej pory cieszę się tymi modelami. One już na makiecie jeździły, ale z reguły jako gdzieś tam dodatki do czegoś, teraz chyba mam rzeczywiście tych wagonów oliwkowych na tyle, że mogę sobie zestawić skład. No i mamy wagon bagażowy, dwie dwójki, teraz przydałaby się kolejna dwójka albo cokolwiek innego, no to zaraz sobie to zrobimy. I tu w tym momencie muszę już sięgnąć do wagonów Pico. Tak na dobrą sprawę do zestawienia tego ekspresu, no trochę mi brakuje. Brakuje mi tych dwójek, tych powinno być jak najwięcej. Mam wagon Pico, może tak wam tu to pokażę. Jeszcze te pikowskie nie jeździły, one dopiero co były przeze mnie pokazane w unboxingu. Tak go na razie postawię. Zamknę pudełko, nieważne które, odłożę je. Lecą mi te ulotki Pico i będziemy mieć kolejny wagon, odwrócę. Jest już skład złożony z czterech wagonów i może całego zestawienia nie będę wam pokazywał, zestawienia, tylko przejedźmy się tutaj kawałeczek po makiecie. I coś protestuje mi, czy dekoder, czy lokomotywa. Zgrzytając albo nawet się wykolejając. Dobra, skończył się czas związany ze sceną, ale czas, który nastąpił teraz pomiędzy tamtym a obecnym, wykorzystałem na to, bo zatrzymała mi się lokomotywa. Wykorzystałem na to, skoro już miałem wyciągniętą lutownicę miałem wyciągniętą do przygotowania dekodera do EP08, to stwierdziłem, że przy okazji przynajmniej w jednym miejscu podlutuję sobie te tory, żeby problemów nie było. Dołożyłem też w międzyczasie cztery wagony, przy okazji zobaczcie, pojawiło się światło, jedna żarówka jeszcze nie jest spalona tam w tym bałcenie Roco i proszę bardzo, już jedzie nam 8 wagonów, to jest wagon bagażowy, o no właśnie coś się zgubiło, tak to właśnie bywa, będę musiał obejrzeć te sprzęgi, ewentualnie coś tam podmienić na inne. Może opowiem najpierw o wagonach, zresztą i tak muszę wjechać tu na górę i wymiany sprzęgu dokonać tutaj.
w tym miejscu. To jest ostatnia dwójka, tak? Nie, nie dwójka. To już jest łamaniec wagon 104AF pierwszej i drugiej klasy. Stąd no takie, tam mam drugą jedynkę, wagon barowy, a może właśnie powinienem zamienić tutaj wagon barowy, a potem jedynkę, a za moment zaraz to zobaczymy. To ja tak, ja to sobie pójdę po tamte wagony. No, pod drutem to się ciężko wyciąga wagony. Trzeba gdzieś przytrzymać palcem dach i po prostu podciągnąć, wyciągnąć je w miejsce S. No i co zrobię? To w takim razie zrobimy, że wagon barowy będzie tu otoczony tymi wagonami jedynek. Wyjmę jeden ze sprzęgów pikowskich i włożę sprzęg rokowski. Ten będzie dużo pewniejszy. Tak, już jest. O, proszę bardzo. Ciach, ciach. I jeszcze raz, zobaczmy, rozwiążmy sprawę sprzęgów. Mógłbym założyć śledzie, ale to po prostu zwykłe czyste lenistwo. No dobrze, to mam wagon pierwszej klasy na końcu. Czym dopełnię ten skład? Dopełnię go kuszetkami. Trochę tych kuszetek jeszcze powinno być. Dopełnię go kuszetkami i tak będzie wyglądał. I w takim razie trzy modele kuszetek. Na początek pikowska. Pikowska tutaj, ta z tej serii, na pewno zestawu, były pokazywane osobno z tej serii pięciu wagonów oliwkowych. Dalej z zestawu Odra ta Robo. Już ją wyciągam. Poczekajcie sekundkę. I tylko przestawię tutaj od razu na taką dalszą perspektywę. To jest ten wagon. Ustawiam go jedną ręką. Domyślacie się, że w drugiej dłoni coś jeszcze się znajduje. No i pytanie, jak pojedzie. I to jest druga kuszetka Robo. Ten wagon z tablicą kierunkową do Hyk van Holland, wydany też już ze 3-4 lata temu. On nam uzupełni skład bez oświetlenia. Wtedy Robo to wydał w wersji takiej bez właśnie oświetlenia. Można by się było kiedyś może pokusić. Chyba nie ma, może zakładałem to oświetlenie. Nie wiem, w każdym bądź razie widzicie, się nie zgłosiło. No i teraz już mamy całkiem poważne 11 wagonów na haku, godne EP08, godne tego modelu, z którym pikowski pomarańczowy koń absolutnie sobie poradzi bez zadyszki. Pytanie, czy wszystko równiutko pojedzie, skład już jest ciężki, dosyć. Mógłbym jechać szybciej, ale nie chcę, bo to jest po prostu obserwacja, czy wszystko pójdzie bez problemu. No i czy zjedzie mi na wewnętrzną pętlę. Zaraz tu będzie wjeżdżało. O tym zaraz się przekonamy. Zrobimy też tutaj to kółeczko. A za moment zrobię też kółko po wewnętrznej pętli. Na tunele wjeżdżać nie będę ryzykował. 11 wagonów ganiać w tamto miejsce. Wystarczy mi tutaj po tym większym. Nie muszę po ósemkach ganiać takiego długiego pociągu. I tu teraz tak.
Tak. I czekam tylko z ostatnim rozjazdem, żeby mi zjechał tamten pociąg. W sumie fajnie, że te napędy MTB są takie głośne, stojąc w jednym miejscu, nie robiąc tego w aplikacji, gdzieś tam do sterowania w Z21, tylko z pilota widać od razu, co się dzieje. Zawijamy kolejne kółeczko. Skoro Express, to może pozwolimy sobie na troszeczkę szybszą jazdę. Trochę trwa, zanim obróci takim ciężkim, długim składem. I już teraz w tym momencie kończy mi się druga 8-minutowa scena. Jest to najlepszy moment do tego, żeby się zatrzymać i przygotować do odjazdu spod naszej stacji. Także temat, etap przygotowań już poza nami. W kolejnej scenie jazda.
I dojechałem do końca bez absolutnie żadnych problemów, czy wydajnościowych lokomotywy, czy żeby mi sprawiały modele. Jest tak, jak powinno być. Jak widzicie, 11 wagonów i zasuwa to jak miło. I jestem pewien, że również na sprzęgach krótkich, na śledziach, też by tak to pojechało. To są po prostu przemyślane modele, które te trzy firmy nam dostarczyły. I Roco, które bardzo cenię właśnie za właściwości jezdne, i Pico, które też ma sporo doświadczenia i wie, jak zrobić modele, które mają jeździć na ich niezbyt wyrafinowanych i przede wszystkim ciasnych łukach, oraz Robo, który też potrafi z modelu na model robić właśnie te modele o coraz lepszych właściwościach jezdnych tutaj bez problemów, goniąc czołówkę, choć ta pogoń gdzieś jeszcze ciężko powiedzieć, bo to jest zaledwie parę konstrukcji, ale nie zawsze jest w tym samym tempie. Dobra, zostawmy to. Skład dosyć reprezentacyjny. Na tych starych filmach czy zdjęciach z epoki naprawdę ciężko jest rozróżnić szczegóły. Wszystko, jak taki pociąg przelatuje na taśmie jakości VHS, to po prostu przelatuje i jeśli chcemy być zgodni z rzeczywistością, to się trzeba posiłkować służbowymi rozkładami jazdy z tamtych lat i zestawiać to na podstawie tych rozkładów, mając baczenie również na stat, na wagonownie, z których pochodzą modele, tak żeby miało to ręce i nogi, także na wspomnienia osób, które jeszcze pamiętają te czasy i są w stanie co nieco powiedzieć, chociaż te lata upływają coraz szybciej, coraz więcej ich i ta wiedza w jakiś sposób się zaciera. Istotne jest to, że początek lat 90. to jeszcze nie ten typowy bałagan dla znany i utożsamiany z latami 90. O tym musimy pamiętać, że te lata 90., lata likwidacji kolei, tak bardzo negatywnie przez nas odbierane, one nie były jednorodne i takie same cały czas. Na początku lat 90. tu co prawda w tym filmie widać już było zmiany, widać było czerwono-kremowe wagony, zielono-kremowe, tą piątą epokę było widać bardzo dobrze i przede wszystkim oliwkowo-kremowe, to jednak gdzieś ten 90. rok, 80., 90. rok, to tych zmian za bardzo widać nie było i ten skład bardziej mi się wydaje, który ja Wam pokazałem, gdzieś odpowiada rokowi 1990 niż 91, choć wcale nie wykluczone, że i tak coś właśnie tak zestawionego mogło pojechać. Tu jeszcze istotna sprawa dla przypomnienia, według zaktualizowanej na jesieni zeszłego roku normy, rok 1989 to jest początek epoki 5A. Epoka 4 kończy się z końcem roku 1988, ale uwaga, wagony z datą rewizji gdzieś z 1988 roku tak naprawdę w ten sam sposób wyglądały przez pierwsze te 2-3 lata epoki 5A, a poza tym sporo też wagonów, czy jakiś tam tutaj otrzymało datę rewizji w 90-91 roku, może nawet później, bez żadnych tam zmian w oznaczeniach wagonów, malaturze i tak dalej. Stąd ten pociąg, który ja tu anonsuję jako pociąg epoki 5A, równie dobrze w epoce w zasadzie 4, pod koniec epoki 4 wyglądał co do zasady tak samo, a nawet w połowie lat 80. może tyle tylko, że no gdzieś tam pojawiały się pewne różnice w oznaczeniach, oczywiście w datach rewizji i tak dalej. Coś, co tu na filmie, jak jadą modele, nie widać, a tym bardziej nie widać na jakichś taśmach VHS, które w tamtych latach bardzo rzadko ktoś coś takiego nagrywał, bo niewiele osób miało kamery VHS i no i tak jest. Tak z tym teraz musimy po prostu sobie jakoś radzić. No dobrze, to chyba w zasadzie tyle.
Tak jak wspomniałem, do niedawna miałem zaledwie te dwa bałceny Roco, później pojawiła się pojedyncza kuszetka Robo. Owszem, w tamtym czasie miałem jakieś z końca z epoki czwartej C jakieś wagony, zdaje się Pico, Robo chyba nie kupowałem, bo takowych nie było z końca. To Pico później sprzedałem. A tu w międzyczasie pojawił się zestaw wagonów, które mogły jeździć w pociągu Ost-West od Robo. No i ta piątka wagonów Pico, stąd teraz jest co już zestawić. Na okrasę już niedługo, na początku września, to już dosłownie za 2-3 tygodnie, będziemy mieć kolejne oliwki z początku piątej epoki od Robo, ale ja już do tego momentu czekać nie chciałem. Wydaje mi się, że 11 wagonów to jest równie godny skład, który jak widzicie jest dużo za duży na standardy mojej makiety. Przy peronie tutaj się mieszczą 3 wagony zaledwie, a co z resztą? Reszta stoi na dobrą sprawę na wyjeździe z poprzedniej stacji. Tak to jest w warunkach domowych na makietach i przynajmniej u mnie długo jeszcze lepiej nie będzie, a Wam życzę, żebyście mieli olbrzymie makiety w domu i czerpali satysfakcję z jazdy po takich makietach. A jak nie, to realizujcie się w klubach, na wystawach i tak dalej. Każdy tak naprawdę ma swój pogląd na to hobby i każdy z nas też może sobie stworzyć na dobrą sprawę może możliwości. To cóż, udanej sierpniowej niedzieli. Dziękuję za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami. Cześć.